Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym tygodniu w horoskopie. Jak zawsze na początku witam każdego Ciebie, osoby, które są już długo ze mną na kanale. Tak, te nowe, utulam mocno. Każdy Ty jesteś dla mnie pięknym kwiatem duszy, a razem stwarzamy właśnie niezwykle mistyczny ogród, co jest dla mnie absolutnie niezwykłe. Z ogromną wdzięcznością pozdrawiam Ciebie, utulam mocno. Pamiętajcie, kochani, jak zawsze, że są to czytanka ogólne. Bierzmy, co rezonuje, a co nie rezonuje, zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć i jest to dla nich ważna wiadomość. I na koniec jeszcze informacja. Ostatnie dwa tygodnie grudnia będziemy mieć dwutygodniówkę zamiast dwóch jednotygodniówek. I w jednym z tych tygodni wejdzie nam horoskop miesięczny już na następny miesiąc. I ja się tak zastanawiam, kochani, że chyba tak będziemy właśnie robić, żeby ten horoskop miesięczny miał jakieś konkretne miejsce dla siebie, bo teraz tego tak wciskam pomiędzy tygodniówki. Tak, także musimy to sobie na nowo poukładać, ale o tym będę informować w dalszych materiałach, następnych horoskopach. A dzisiaj, kochani, zapraszam już do czytanka. Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku rybek. Witajcie, moje kochane. Zobaczmy najpierw w sprawach prywatnych runę. O, Echwas. Runa. A zobaczmy, czy jeszcze jakaś. Ten koń mnie tak przyciągnął. Zobaczcie, jaki piękny rumak czarny. Bardzo piękny. Czy coś jeszcze dla rybeczek w sprawach prywatnych? Okej, co to mamy za runę? Echwas i Berkano. Wow. Kochani, pierwsze co czuję, tutaj jakieś rybeczki będą wchodzić w nową relację. Albo już rybeczka jest w relacji i będzie tą relację rozwijać. Zobaczmy tarota. Zobaczmy tarota na ten czas dla osób spod znaku ryb w sprawach prywatnych. Aha, jakaś wieża, czyli jakaś prawda przychodzi. Spokojnie, kochane rybeczki. Dla mnie wieża to jest zawsze coś fantastycznego, bo prawda się okazuje. Co może runąć w życiu, to tylko to, co zostało niewłaściwie zbudowane albo już tam gdzieś się przewraca powolutku, prawda? Coś, co długo było już w upadku. Ale zobaczcie, wieża i król pentakli, czyli co silne będzie dalej silne. Zobaczcie, widzicie, mówię siła i popatrzcie, pokazuje mi się dla nas siła. Jakaś prawda wychodzi tutaj bardzo głęboka. Może się ta prawda pokazać oczywiście w tobie. Może tutaj ktoś poczuć potrzebę na przykład wejścia w głębszą stabilizację, tak czuję. Może ktoś poczuje tutaj, że chce wejść na przykład w stały związek, inaczej poprowadzić relacje niż do tej pory na przykład, prawda? Czuję przejście ogromne pomiędzy tym, co było, a tym, co dalej ma nastąpić. Oczywiście Echwas, słuchajcie, to jest też partnerstwo na przykład. Takie partnerstwo, kiedy fajnie się współpracuje, czyli partnerstwo z taką pracą zespołową, prawda? Oczywiście Berkano pokazuje nam tu, że coś tutaj się rozwija, coś tu wzrasta, prawda? Coś tutaj jest w takiej fazie rozwoju, ale może to też chodzić, słuchajcie, o nowy początek, czyli właśnie może jakaś nowa relacja, albo tu rybeczka poznaje nową osobę i wchodzi w tą nową relację z tą nową osobą. Oczywiście Echwas na przykład to też jest, słuchajcie, energia, która mówi: rybeczko kochana, czas na miłość, także może tutaj, może wcześniej ktoś tu był zablokowany na tą miłość z racji tego, co się wcześniej wydarzyło, bo tu ten koń, prawda, tak nam się do tej przeszłości, jakby tam coś nam chciał pokazać, że tam coś złego było, tam coś czarnego było, prawda, coś negatywnego, ale tu już zobaczcie, tu już jest zupełnie inaczej. Czuję, że są tu osoby, które dużo pracowały nad sobą,
nad tymi kwestiami, które się wydarzyły, i teraz powracasz do swojej siły, powracasz do stabilizacji, powracasz do swojej mocy. Zobaczcie, trzymaj dystans, to jest rada do obu obszarów, król kielichów, trzymaj dystans do tego wszystkiego, pozwól sobie obserwować, przyglądać się. Zobaczcie, tak naprawdę jak tu jest pięknie pokazane, że to, co się wydarzyło w przeszłości, daje nam siłę, zobaczcie, bo ona patrzy w przeszłość. Czyli tak naprawdę wszystkie doświadczenia to jest nasza siła, to jak się rozwijamy właśnie, dzięki temu się rozwijamy, że dotykają nas różne sytuacje, różne kwestie, prawda? Dzięki temu się rozwijamy, dzięki temu wzrastamy. Zobaczmy dalej. Jakieś kwestie finansowe i kwestie kariery, ale to będzie mieć w tym drugim temacie, więc jeszcze weźmy jedną typowo na miłość. Relacje i związki. Poprosimy. Oczywiście może tu chodzić o to, że w jakichś relacjach prywatnych za dużo jest biznesu, jakby, prawda? Za dużo jest załatwień, za dużo jest kwestii takich, które powinny być pozostawione poza drzwiami, jakby, prawda? Kiedy się wraca na przykład z pracy do domu. Czyli za dużo pracy ktoś przenosi do swojego domu. Za dużo może mówi o pracy albo nie potrafi przestać pracować, no bo mamy króla pentakli, czyli generalnie to jest reprezentant pracoholików, prawda? Jakby nie było. Dobra, engagement, czyli zaangażowanie większe tutaj pokazuje nam się w sprawach prywatnych. Dobra, zobaczmy dalej. O, ciekawe. O, już czuję, o co chodzi. Dobrze, w jakichś relacjach i związkach tutaj jest więcej takiego współzawodnictwa niż miłości, faktycznie zrozumienia i czułości. Więc może chodzi o to, żeby po prostu porozmawiać ze sobą i wprowadzić inne nowe zasady. Przecież to jest wasz związek, wasza relacja i możecie sobie tutaj tak dysponować tą relacją, jak sobie życzycie, prawda? Dobrze. Okej. Prawda ukryta. Ktoś życzyłby sobie, żeby sprawy wyglądały inaczej. I druga wiadomość. Ktoś mówi, że pamięta każdy detal jakiegoś dnia. Okej. Dobra. Zobaczmy teraz obszar poza prywatnym, żeby nam się tak tutaj całość ułożyło dla osób spod znaku ryb. Okej, okay, Hagala, no zgadza się, powiem wam, czuję tutaj tą energię, czyli będą duże zmiany w wyniku jakiejś prawdy, która będzie się pokazywać, czy jeszcze coś, nie, już runę nie, w takim razie weźmiemy sobie cztery karty tarota może, żeby zobaczyć tutaj, zobaczcie kochani, jak to pięknie wygląda. Przychodzi jakaś prawda, przychodzi jakaś burza, żeby wyjaśnić w jakiejś relacji coś, co było trudne, w jakiś sposób konfliktowe. O, zobaczcie, tutaj mamy znowu kochankowie, dwa kielichy kochankowie. Możliwe, że ktoś ma osobę swoją, partnera czy partnerkę w pracy, może pracujecie razem, albo ktoś tu ma romans w pracy. I jeżeli tak, kochani, to tutaj widać, że tu może wyjść prawda. Szczególnie jeżeli ktoś ma stały inny związek, prawda? A tutaj jeszcze romans gdzieś w pracy na przykład, no wiadomo, poza tymi prywatnymi sprawami, wówczas to może w tym czasie wyjść na jaw. Co sprawi, że będzie trzeba zostawić coś ze sobą? Jeżeli ktoś ma romans w pracy, to ja czuję, że jeżeli to wyjdzie na jaw, ale to musi z tobą rezonować, pamiętaj. Wówczas może się tak wydarzyć, że ten ktoś zostanie zwolniony, ponieważ na przykład polityka firmy zakazuje romansu w pracy, prawda? Między pracownikami. Ale ja czuję, że to jest bardzo indywidualna sprawa. Natomiast ogólnie dla wszystkich, w wyniku jakiejś konfrontacji, rozmowy, zauważenia jakiejś prawdy, czegoś, co się tutaj pokazuje, jakieś rybki postanawiają odejść, zostawić coś za sobą, iść w nowym kierunku, wrócić do podstaw. Zobaczcie, ktoś tu będzie może myślał o
Nie widać tu tego aż tak bardzo w tym miejscu, ale ja czuję, że ktoś może myśleć o zmianie kierunku zawodowego i na przykład rozwinięciu się w innym obszarze zawodowym, w innej karierze. Co tu mamy? Deep personal strength and... Tak, będzie potrzeba w tym czasie dużo siły wewnętrznej, aby poradzić sobie móc z tym, co będzie tu przychodziło, kochani, bo będzie dużo ważnych kwestii, które będzie trzeba przemyśleć, przeanalizować. Zobaczcie, rozmowy, jakieś kwestie finansowe, coś z przeszłości może tutaj przyjść też, czym będzie się trzeba zająć. Możliwe też, że się odezwie na przykład do ciebie ktoś z wcześniejszej twojej pracy i może chcieć na przykład twojego powrotu, na przykład, albo będzie trzeba coś tam jeszcze dopełnić, jeżeli na przykład niedawno ta praca była zmieniana przez ciebie, to tu coś będzie trzeba jeszcze się wrócić, może coś tam jeszcze dopełnić, może coś za sobą jakby zostawić, prawda? Więc kochani, ja tutaj czuję, że dużo się dzieje w tym obszarze zawodowym, ważna jest jakaś komunikacja, jakaś rozmowa, jakaś właśnie konfrontacja. Może być ta konfrontacja intensywna, aczkolwiek ja nie czuję, żeby ona była agresywna, kochani, nie, nie, bardziej intensywna. W związku z tą rozmową okażą się jakieś kwestie, które pomogą ci wskazać jakby dla siebie, czy dokonać przez ciebie innego wyboru, wybrać inny kierunek, czy właśnie w ogóle poczuć, że chcesz zmiany, pójść w innym kierunku, na przykład zawodowym, czy jakkolwiek, prawda? Tak, tak, wiem, że niektóre osoby tutaj boją się runy Hagali czy wieży, karty, ale ja czuję, słuchajcie, że tu trzeba się cieszyć, że one się pojawiły w czytaniu, dlatego że one tutaj rozbijają coś, co zdecydowanie okazało się już taką żmijką w twoim życiu, czyli może ty nie widzisz do końca, że coś ci szkodzi, czy to relacja jakaś, czy praca na przykład jakaś. Natomiast tu w tym tygodniu mam poczucie, że ktoś ci to bardzo wyraźnie wyartykułuje, ktoś ci to powie, ktoś ci to przekaże, ktoś ci przekaże jakieś wiadomości, może mało dyplomatycznie, ale ty to usłyszysz, jakieś wiadomości, jakieś informacje usłyszysz i później poukładasz sobie to, będziesz w stanie z tych wiadomości stworzyć jakieś narzędzia dla siebie, które pomogą ci pójść dalej, coś zrobić dalej, jakoś dalej zadziałać, prawda? W tym swoim życiu zawodowym, na przykład karierowym, może urzędowym, może jakieś tu załatwienia. Pamiętaj, że wszystko w twoich rękach tu jest pokazane. Od ciebie zależy, jak to będzie dalej wyglądało. To ty podejmujesz tutaj decyzję. Nie pozwól, żeby ktoś na ciebie wpływał jakkolwiek. Ty jesteś tu panią swego losu, czy panem swego losu, w zależności czy pan, czy pani tu słucha. I właśnie w ten sposób chodzi o to, żeby wziąć tą odpowiedzialność za siebie, za swoje życie i iść tam, gdzie czujesz, że ci dobrze, iść tam, gdzie czujesz, że cię chcą, gdzie czujesz, że jesteś osobą docenioną, szczególnie zawodowo tutaj chodzi, prawda? Powiem wam, że bardzo dobry tydzień ja czuję. Może też przyjść propozycja jakiejś współpracy i ona będzie dla ciebie jak taki grom z jasnego nieba, że nie spodziewasz się kompletnie czegoś takiego, a tu nagle się taka propozycja pojawia i w związku z tym możesz odczuć potrzebę zmiany na przykład kierunku zawodowego, prawda? Albo właśnie zmiany pracy. Tak. Co tu jeszcze, kochani, czuję? Nagłe, radykalne zmiany właśnie, które będą w tym czasie się pokazywać, będą związane z jakimiś informacjami. To czuję bardzo silnie. Przychodzą informacje, dodają nam się kropeczki i nagle podejmujemy inny kierunek na przykład, prawda? Może dlatego w tym tygodniu tyle pracy w domu jest widoczne, ponieważ może te oferty czy propozycje, czy to, co się ogólnie tu będzie działo w tym obszarze poza prywatnym, będziemy chcieli przedyskutować z naszymi osobami, naszą rodzinką, prawda? Coś takiego się pojawiło, co ja mam z tym zrobić, prawda? Weź mi tu doradź. Także na takiej zasadzie to czuję.
Zwróćcie uwagę, kochani, żeby bardziej zaangażować się w te kwestie finansowe w tym czasie i karierę zawodową, ponieważ czuję, że tu jest ktoś, kto nie do końca jest ci w tym obszarze, gdzie teraz jesteś. Nie do końca ta osoba jest tobie przychylna, może tak powiem. Czyli gdzieś jest ktoś, kto może pokazuje ci się jako osoba przychylna, natomiast w tym czasie ja czuję, obserwuj rozmowy, obserwuj, co kto do ciebie mówi i przekonasz się i oczywiście słuchaj tego, co inni też do ciebie mówią, bo ja czuję, że jak sobie tu dodasz kropeczki właśnie, 2 do 2, to ci wyjdzie pełen obraz sytuacji i będziesz wiedzieć już, kto jest kim i dlaczego. Dlaczego pewne rzeczy się pokazały, dlaczego pewne rzeczy się zadziały, dlaczego pewne osoby w konkretny sposób na ciebie reagują. Mam tu takie poczucie, że ktoś od dłuższego czasu czuł, że coś wisi w powietrzu, że coś jest nie tak, że atmosfera jest taka dziwna, skiśnięta, skwaśniała. I to zarówno w sprawach prywatnych, jak i każdych jednych. Ty musisz poczuć, że to z tobą rezonuje, to o czym teraz mówię. I wtedy to dotyczy twojej sytuacji faktycznie. Może nie jest tu dużo takich rybeczek osób, ale i też osoby, które słuchają, a nie są rybeczkami, ja czuję, że tu są. I to ciebie też może dotyczyć, oczywiście, jeżeli to poczujesz sobie, bo tu chodzi o to wewnętrzne poczucie. I ten tydzień daje ci możliwość, jakby ci pokazuje, jaka jest prawda na ten temat. Zobaczcie, 88 nam się tu układa. Czyli jeżeli ktoś mówił, niech prawda wyjdzie na jaw, ona w tym tygodniu się będzie pokazywać i to jest realizacja tego twojego pragnienia, marzenia, rybeczko, która przychodzi. Oczywiście są tutaj sytuacje, kiedy ktoś poznaje kogoś nowego i absolutna miłość, pasja, w ogóle grom z jasnego nieba, tak samo. I to poznanie tej nowej osoby sprawi znowu, że poczujesz potrzebę pójść w nowym kierunku, zrobić coś innego, inaczej zacząć żyć, zmienić coś w swoim życiu. To na pewno. Nowe początki, gwałtowne zmiany, gwałtowne zakończenia i gwałtowne nowe początki, ale w wyniku twojej decyzji. W wyniku, ja czuję, w większości tutaj czuję w wyniku rybkowej decyzji. Dokładnie. Tak. Ale spokojnie. Widać tutaj, że rybki mają tą siłę w tym czasie, mają tą energię, mają tą moc, żeby się tym wszystkim zająć. Także ja głęboko w to wierzę, że kochani, wszystko dzieje się po coś i z jakiegoś powodu. Trzymaj dystans do tego wszystkiego, obserwuj, bądź osobą uziemioną w tym czasie i skrupulatnie patrz, co się wokół ciebie dzieje, a zauważysz rzeczy, których wcześniej może nie udało ci się zauważyć. I ja czuję, że tutaj będą nam się oczy otwierać bardzo szeroko. Bo dotrze do nas jakaś prawda, której właśnie wcześniej nie widzieliśmy. A ważna, taka ważna prawda. Dobrze, tyle kochani. Mini wybierz kartę na koniec. Możesz jak zawsze zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy 3 możliwości. 1, 2 i 3. Jedyneczka. Tutaj mamy, uważaj, czerwone światełko. Zastanów się, czy to, czego tu dla siebie pragniesz, czy to jest na pewno dla ciebie dobre. Numer 2. Tutaj mamy morze, czyli jeszcze nic nie jest do końca tutaj jakby w kamieniu wyryte, prawda? I 3. Tu mamy zielone światełko i tak. Kochani, życzę nam fantastycznego tygodnia. Niech jak najpiękniej nam się to wszystko zrealizuje i żebyśmy byli na końcu tacy zadowoleni jak król kielichów. Totalny luz, prawda? Zen. Och, happy rybka. Niech tak jest. Utulam, kochani. Fajnie, że jesteście. Do usłyszenia. Pa, pa.